najważniejszą promocją w tym tygodniu są kosmetyki Revlon. Są, a dokładniej pomadki Revlon. W tym tygodniu one są na promocji za 6,99 i promocja mówi, że jedna pomadka będzie Was kosztowała 6,99 po zakupieniu tej pomadki i użyciu tego oto kupony, który był w tą niedzielę w gazecie. Płacimy $4 i dostajemy 4 z powrotem, więc jest darmowy produkt. Ja dostałam też oto taki kupon z czerwonej Baksy. To są kupony przyłączone do Waszych karty klienta, więc w moim wypadku ja będę mogła sobie zakupić dwa produkty i po zakupieniu dwóch produktów zapłacimy 3,98 przy kasie i dostaje 4 z powrotem. Więc jeśli macie taki CRT, wtedy możecie wziąć sobie dwa produkty, dlatego że wychodzi Wam za darmo. Jeśli nie macie tego, to zakupujemy jeden produkt, jeden kupon i w kasie płacimy 4 i dostajemy 4 extra bucks. Promocją w CVS-ie w tym tygodniu jest Cosmetic Physician Formula. Promocja mówi, że jeśli wydamy $10 na Physician Formula, dostajemy $7 z powrotem na Paragonie jako extra bucks, więc tu jest bardzo już duża przecena sama w sobie, lecz w tamtym tygodniu wydrukował się nam taki CRT, kupon z czerwonej Baksy, więc kto go nie wykorzystał, może go wykorzystać w tym tygodniu. Zwróćcie uwagę na datę przeterminowania, więc mój ostatni dzisiaj jest dzień, żeby to wykonać, transakcję. I teraz tak, musi być wydane $10, żeby dostać te $7 z powrotem. Ja tutaj popatrzyłam sobie, oto ten taki lip gloss jest za 10,79. W Waszych cenach może te ceny się będą różniły, to po prostu zeskanujcie sobie w czerwonej Baksie oto ten kod, żeby sprawdzić dokładnie cenę półkową, dlatego że musi być $10, żeby to się wydrukowało. Po użyciu tego kuponu płacę w kasie 7,79 i dostaję 7 z powrotem, więc 79 centów płacę za to oto ten produkt. I to się liczy do Beauty Club tak samo. Następną promocją w CVS-ie są kosmetyki CoverGirl. A w tym tygodniu promocja mówi, że kupujemy jeden produkt, drugi dostajemy 50% taniej. Oraz każdy z nas dostanie właśnie oto taki CRT z czerwonej Baksy, $3 z CoverGirl Cosmetic. I proszę zauważmy, że bardzo duża jest wycena na niektóre co produkty, są na clearance, więc sprawdzajcie swoje sklepy. Oczywiście od sklepu do sklepu to się będzie troszeczkę różniło, co jest na przecenie. Proszę bardzo, tutaj następny produkt, który jest na przecenie. Tutaj następny, więc można sobie wybrać dowolnie, co by kto chciał. Ja wybrałam właśnie oto ten. Wybrałam te primers i teraz tak, używamy dwa kupony, które przyszły w tą niedzielę w gazetkach. Oprócz tego mam dwa CRT. Ten mam z tego tygodnia, co każdy dostanie, a ten mam z zeszłego tygodnia, więc mogę sobie też to użyć razem tutaj do tego. I teraz tak, suma tych wszystkich tych dwóch produktów jest 8,23 minus $4 minus 3 minus 2. Płacimy tak na minusie 76 centów, więc czasami oni to te kupony zmniejszają, żeby po prostu nie zwracali ci 76 centów, tylko troszeczkę zmniejszą je. Czasami jeśli mamy większość więcej rzeczy w swoim koszyku, oni to dają, te 70 centów dodają tak jakby do następnego produktu, którego byśmy musieli zapłacić. A dodatkowo mam właśnie takie CRT, to jest $3 z 12 kosmetyków, dlatego że zakupuję CoverGirl, dlatego że kupuję Revlon, dlatego że kupuję Physician Formula. Będzie tych produktów wystarczająco $12, żebym mogła mi te $3 zejść, więc sprawdzam
sprawdzajcie te swoje CRT, co można razem połączyć. Jeśli macie jakieś pytania, proszę pytajcie nas w dole w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie. Kolejną promocją jest mydło z taką pompką Soft Soap. W tym tygodniu jest po $1.99 na promocji. Zauważmy półkową cenę, więc $1.99 już jest bardzo fajną promocją. Limit jest 1 na kartę klienta. Do tego każdy dostanie oto taki CRT z tej czerwonej baksy, dollar off. Do tego ja tutaj dla przykładu nie mam do pokazania, bo niestety nie wzięłam go z domu, ale na coupons.com jest do wydrukowania 50 centów właśnie z tego mydła, więc jeśli wydrukujemy sobie tamten kupon i razem ten, płacimy w kasie 49 centów, więc bardzo fajna promocja, mydło zawsze jest przydatne w domu. Następną promocją w tym tygodniu jest Body Wash Olej. W tym tygodniu na promocji jest 2 za 10 i promocja mówi, że musimy ich kupić 2, żeby dostać $2 extra buck i jest jeden limit na kartę klienta, więc po zakupieniu 2 produktów w tamtym tygodniu właśnie otrzymaliśmy oto takie te kupony z P&G, używamy 2, do tego mam kupon z czerwonej baksy CRT, $2.06 body wash, obojętnie z jakiej firmy, więc używam to razem ze sobą, więc płacę $7 za przy kasie, dostaję $2 z powrotem, więc wychodzi $2.50 za jeden oto ten body wash. Zwróćmy uwagę, półkową cenę, więc kto uwielbia te body wash, w tym tygodniu jest bardzo dobra cena, więc proszę skorzystać. Następną promocją jest Listerine, to jest mouthwash. To są takie te travel size butelki, więc w tym tygodniu na promocji jest za $2.49, a limit na kartę to jest 2. Możemy sobie zakupić 2 butelki, tą czy tą, czy pomieszać razem. Płacimy w kasie $4.98 i dostajemy $4 z powrotem na kartę, dlatego że ofert jest 2, więc 2 za to, 2 za to. Wychodzi po 49 centów za butelkę. Ja tutaj w moich osobistych CRTs kupon z czerwonej baksy mam jeszcze dolar z mouthwash. Mogę sobie wybrać obojętnie jaką brand bym chciała, więc ja będę 2 centy na plusie, więc dla mnie to jest darmowy produkt. Tak jak mówię, sprawdzajcie swoje, dla każdego te CRT, każdy będzie miał co innego, więc fajnie sobie połączyć i mieć darmowe produkty. Następną promocją w tym tygodniu jest pasta do zębów Crest Pro Health Advance. Promocja w tym tygodniu to mówi, że one są po $3 za opakowanie. Ofert jest 2 na kartę klienta, więc można sobie zakupić 2 sztuki. Płacimy w kasie, przepraszam, jeszcze zapomniałam o kuponach. Te kupony były w tamtym tygodniu w P&G Inserts, więc jeśli bierzemy 2 sztuki, wykorzystujemy 2 kupony. W takim wypadku płacimy 4 z powrotem w kasie i dostajemy 4 z powrotem, dlatego że 2 za jedną i 2 za drugą. W tym tygodniu jest pasta Colgate Aptic Wipe. Ta promocja mówi, że w tym tygodniu one są po $4.99. Ofert jest 2 na karty klienta, więc można sobie zakupić 2. I teraz tak, w tamtym tygodniu dostaliśmy oto te kupony w gazetce, więc jeśli kupuję 2, wykorzystuję 2 kupony. Do tego z tamtego tygodnia mam oto ten CRT, 2,50 z jednej pasty. I tak samo mam $1 z 3 past Colgate albo z jakiejkolwiek pasty, dlatego że kupuję też w tej samej transakcji pastę Crest, więc też ten kupon mogę do tego użyć. Więc po połączeniu wszystkich oto tych ofert płacę $4.48 w kasie i dostaję $4 z powrotem extra buck. Do tego na iBata są 2 promocje na te Colgate Aptic Wipe. Jest $1.50 za paczkę i
na tą pastę też jest $1.50, więc zarabiamy na tej transakcji $3, jeśli użyjemy iBate. Link do naszego teamu jest podany na stronie, więc jeśli nie macie jeszcze iBate, możecie się zapisać z nami. Przy okazji wy dostaniecie $10 za pierwszą transakcję wykonaną, my dostajemy $5 za referral.